Minęła 19. Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Konstruktywne wotum nieufności może przyspieszyć powołanie rządu Donalda Tuska, twierdzi marszałek senior nowego Sejmu Marek Sawicki. Są jednak wątpliwości konstytucyjne. Przebywający w areszcie w związku z aferą śmieciową Włodzimierz Karpiński, były sekretarz Warszawy i minister skarbu w rządzie PO-PSL, zdecydował się na objęcie mandatu europosła. Komisja Europejska wydała rekomendacje dla rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Kijowem. Ukraińcy zasługują na to, bo bronią wartości europejskich, powiedział Wołodymyr Zełenski. 13 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu. Według nominowanego przez prezydenta marszałka seniora Marka Sawickiego, tydzień później można zwołać posiedzenie Izby Niższej Parlamentu i zarządzić głosowanie w sprawie konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem ekspertów to działanie niezgodne z konstytucją. Łukasz Żmuda. Według deklaracji Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy te trzy ugrupowania utworzą większość parlamentarną, posiadając 248 posłów. Dzięki temu opozycja może spróbować, poprzez głosowanie, odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość. Wiązałoby się to z pominięciem przepisów konstytucji. Jeśli pan Morawiecki złoży już dymisję obecnego rządu, czy to na ręce moje jako marszałka seniora, czy nowo wybranego marszałka Sejmu, i dostanie powołanie od pana prezydenta, to zgodnie z tym, co mówią mi konstytucjonaliści, nowy marszałek w ciągu 7 dni może zwołać posiedzenie Sejmu z jednym punktem obrad, konstruktywnym wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego. Do takiego głosowania mogłoby dojść już po tygodniu od posiedzenia Sejmu, a więc 20 listopada. Ja bym zrezygnował na miejscu pana premiera. Nie zaprosiłbym do rządu nikogo ze względu na to, że myślę, że nie uda się panu premierowi stworzyć z ludzi, których ma, ale jeżeli już bym musiał, to na pewno zaprosiłbym nie polityków, ale ekspertów. Gdyby doszło do realizacji wariantu proponowanego przez Marka Sawickiego, nowy rząd mógłby zostać pozbawiony właściwej legitymacji, mówi konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. Uchwalenie konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu, który znajduje się w trakcie uzyskiwania wotum zaufania, jest niekonstytucyjne. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu 13 listopada. Marszałkiem seniorem Sejmu zostanie Marek Sawicki. W Senacie tę funkcję będzie pełnić Michał Seweryński z Prawa i Sprawiedliwości. Po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Zgodnie z konstytucją prezydent powołuje rząd w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu. Po dwóch tygodniach, a więc od 27 listopada, szef nowego gabinetu ma kolejne 14 dni na wygłoszenie exposé i otrzymanie wotum zaufania Izby Niższej Parlamentu. Jeśli Sejm nie poprze premiera, wtedy inicjatywę wyboru premiera przejmie parlament. Zapowiedź powołania pana premiera Morawieckiego świadczy raczej o tym, że pan prezydent kalkuluje już swoją polityczną przyszłość. Według przepisów konstytucji rząd Zjednoczonej Prawicy może pozostać jeszcze miesiąc u władzy, a więc do 11 grudnia. To nie podoba się opozycji, która chciałaby jak najszybciej dojść do władzy. Z końcem listopada kończy się kadencja szefa Komisji Nadzoru Finansowego, dlatego wybór następcy będzie uzależniony od prezesa Rady Ministrów. Kilka dni, kiedy premierem nie jest Donald Tusk, to jest kilka dni zyskanych dla Polski. Wiemy, z czym wiązały się jego rządy i niestety możemy się domniemać, z czym będą się wiązały w przyszłości, niedługo rozdanie nowej kadencji funkcji w Unii Europejskiej. Jak zauważa publicysta Marek Król, opozycja nadal nie ogłosiła umowy koalicyjnej, natomiast stara się o jak najszybsze dojście do władzy, gdyż jej politykom zależy na uchwaleniu własnego budżetu na przyszły rok. Strasznie im się spieszy, twierdzą, że chcą pracować dla Polski, że Polska traci czas, a ja, dalibóg, nie widzę jakichkolwiek przesłanek, żeby takiego przyspieszenia nadawać i gwałcić konstytucję, zapisy konstytucyjne. Gdyby opozycja zdecydowała się na przyspieszone wotum nieufności dla premiera Mateusza Morawieckiego i wybór na to stanowisko Donalda Tuska, prezydent Andrzej Duda mógłby złożyć do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją takiego działania. Konstruktywne wotum nieufności bez przynajmniej pierwszego kroku prezydenta, który jest opisany w konstytucji, jest po prostu złamaniem konstytucji, czyli wybór takiego premiera
będzie nieważny, niezgodny z konstytucją. Według nieoficjalnych informacji w przypadku objęcia władzy przez trzy ugrupowania z dotychczasowej opozycji marszałek Sejmu będzie rotacyjny. Miałby nim zostać Szymon Hołownia, a później kandydat Lewicy. Natomiast wicemarszałków ma być pięciu. Dwa stanowiska trafią do Koalicji Obywatelskiej. Po jednym otrzymają przedstawiciele Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy oraz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Konfederacja nie będzie miała żadnego przedstawiciela na tym stanowisku. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Włodzimierz Karpiński wyraził zgodę na objęcie mandatu europosła. I nie byłoby w tym nic sensacyjnego, gdyby nie fakt, że minister w rządzie Donalda Tuska, a ostatnio były sekretarz miasta Warszawy, przebywa w areszcie w związku z aferą korupcyjną i zarzutami o przyjęcie wielomilionowych łapówek. To bez wątpienia sytuacja bez precedensu, gdy polityk podejrzany o korupcję, wobec którego toczy się postępowanie, może zostać deputowanym do Europarlamentu. Paweł Błoch. Jak podaje radio RMF FM, już 20 października 2023 roku Włodzimierz Karpiński prosto z aresztu wysłał do marszałka Sejmu oświadczenie o przyjęciu mandatu europosła. Ja, wyżej podpisany Włodzimierz Karpiński, oświadczam, iż wyrażam zgodę na objęcie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Były minister Skarbu Państwa w rządzie Donalda Tuska podczas wyborów do Europarlamentu w 2019 roku zajął czwarte miejsce. Jednak europoseł Krzysztof Hetman, który zdobył najwięcej głosów, dostał się jesienią tego roku do Sejmu. Następna na liście Joanna Muchar również wybrała polski parlament. Trzeci w kolejności był poseł Riad Haidar, który zmarł w maju tego roku. W ten sposób Włodzimierz Karpiński trafił z celi do Brukseli. Właśnie tym, co spaja drużynę afer, tą platformę aferzystów, jest władza, niechęć do Prawa i Sprawiedliwości i oczywiście pieniądze. To jest rzeczywiście rzecz niebywała, że polityk, na którym ciążą olbrzymie zarzuty, który odbywa areszt na podstawie zarzutów, które postawiła prokuratura, przyjęcia prawdopodobnie 5 milionów złotych łapówki, dzisiaj może cieszyć się z bezkarności. Dziś do sprawy odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, u którego aresztowany był sekretarzem miasta. Włodarz stolicy uważa, że sprawa powinna być wyjaśniona w wolnej Polsce. Tak funkcjonuje polskie prawo, tak funkcjonuje precedens. Więc też nie ma co tego komentować. Teraz były minister Skarbu Państwa będzie się cieszył unijnym immunitetem. Dzięki temu sąd nie będzie mógł go skazać. Aby Europarlament uchylił politykowi nietykalność do przewodniczącej unijnej izby, musi się zgłosić polska prokuratura. Następnie wniosek jest kierowany do komisji. Jeżeli komisja zagłosuje za, wniosek jest rozpatrywany na sali plenarnej. Jestem zaszokowany ośmieszaniem się Platformy Obywatelskiej w tej materii. Tak naprawdę nie wiem do końca, czy ktoś w ogóle z Platformy skomentował tą sytuację, bo przecież mamy jeszcze i problem z panem Grodzkim, byłym czy obecnym jeszcze marszałkiem Senatu, na którym też ciążą zarzuty. Jest pan Kawłowski. Cała sprawa dotyczy afery śmieciowej w warszawskim ratuszu. Włodzimierz Karpiński, pełniący funkcję sekretarza stolicy, zdaniem organów ścigania, przyjął korzyści majątkowe w kwocie blisko 5 milionów złotych. Był minister skarbu w rządzie Donalda Tuska, został zatrzymany 27 lutego na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej i do tej pory przebywa w areszcie. Gdyby Karpiński został skazany, nie mógłby liczyć na mandat europosła. On, będąc wówczas szefem miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania, osobą odpowiadającą za funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa, miał przyjąć łapówkę, która miała spowodować, że NPO będzie przychylnie patrzyła na jedną z firm. Sytuacja Włodzimierza Karpińskiego przeraża, ale i śmieszy. To jest bardzo szlachetna postawa, dlatego że Włodzimierz Karpiński przez wiele miesięcy był na utrzymaniu Polski. Teraz się Polsce odpłaci pracą w Parlamencie Europejskim, no, tylko pochylić czoła. Polityk Platformy Obywatelskiej przebywa w areszcie od lutego tego roku. Miesięczna pensja europosła wynosi netto około 30 tysięcy złotych. W czerwcu 2024 roku odbędą się kolejne europejskie wybory, w których Włodzimierz Karpiński zapewne wystartuje. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Przyszłość, która stoi przed Rzeczpospolitą Polską, każe nam wyciągać wnioski z historii i nigdy nie powtarzać błędów, które miały miejsce. Mówił dziś po spotkaniu z byłymi szefami Biura Bezpieczeństwa Narodowego obecny szef biura Jacek Siewiera. W trakcie spotkania omawiane były kwestie dotyczące zarówno tych inicjatyw pana prezydenta, dotyczących reformy systemu dowodzenia, ustawy wprowadzającej pojęcie operacji wojskowej, stałych
planów obrony oraz planu reagowania obronnego, wszystkich tych doświadczeń, które w tym ciężkim roku, który zbiega się z okresem również mojego przed nieco ponad rokiem objęcia stanowiska biura, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wszystkich tych doświadczeń, które kształtowały również inicjatywy pana prezydenta w tym obszarze. Omówiliśmy także również zagadnienia dotyczące doświadczeń panów ministrów, panów generałów z czasów kohabitacji, ich czasów prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Wałęsy, Bronisława Komorowskiego, kohabitacji z rządami różnych stron politycznych, różnic stronnictw politycznych, tego w jaki sposób te relacje były kształtowane, w jaki sposób doprowadziły państwo z wszystkimi jego blaskami i cieniami do momentu, w którym jesteśmy dziś. Suwerennego państwa o silnej pozycji międzynarodowej, silnego w sojuszach w Unii Europejskiej oraz w Sojuszu Północnoatlantyckim. To niezwykle cenne pole doświadczeń i niezwykle cenne źródło wiedzy, które również stanowi świadectwo ciągłości myśli politycznej i pewnego konsensusu, jaki wykuwał się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego na przestrzeni ostatnich dekad. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu wysokości stóp procentowych bez zmian. Stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 5,75%. Dwudniowe posiedzenie decyzyjne było pierwszym od wyborów parlamentarnych. Większość analityków oczekiwała kolejnej obniżki stopy referencyjnej o 0,25 punktów procentowych, bo inflacja spadła w październiku do 6,5% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Dzisiaj rano przed decyzją był konsensus taki, że jednak faktycznie dojdzie do obniżki o 25 punktów bazowych, ale świat inwestorów i ekonomistów był podzielony. Przeważała nadzieja na obniżkę, jednak było spore grono tych, którzy jednak nie zakładali tego ruchu. No i wygląda na to, że za decyzją Rady Polityki Pieniężnej stała niepewność związana co do kierunku, który wybierze nowa władza na przełomie tego i przyszłego roku, czyli czy będą utrzymane te wszystkie tarcze antyinflacyjne, antykryzysowe, czy wzrosną ceny prądu, czy też nie. I ta niepewność skłoniła Radę Polityki Pieniężnej do tego, żeby jednak nie obniżać dalej stóp procentowych, pomimo tak wyraźnie spadającej, pokonującej skrajnie optymistyczne, niskie prognozy inflacji w naszym kraju. Oraz Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie także czeka na najnowsze projekcje dotyczące inflacji w kolejnych kwartałach i w 2024 roku. Więc moim zdaniem tak właśnie jutro prezes Glapiński podczas konferencji prasowej będzie uzasadniał tą decyzję o braku obniżki stóp procentowych. Jednak nikt nie spodziewa się, że stopy procentowe pójdą w Polsce do góry. Tą tezę należy odrzucić. Cykl obniżek stóp procentowych został rozpoczęty bardzo dynamicznym cięciem we wrześniu, a jeżeli się okaże, że nowy rząd, nowa władza utrzymuje te decyzje o tarczach antyinflacyjnych, antykryzysowych, to w takiej sytuacji w 2024 roku będą kolejne obniżki stóp procentowych. I to jest cały czas scenariusz bazowy utrzymywany przez wszystkich ekonomistów, inwestorów, rynki międzynarodowe, którzy prognozują, że za rok, mniej więcej pod koniec 2024 roku, stopy procentowe będą niżej od obecnych poziomów około 100-125 punktów bazowych, czyli w okolicach 4,5%. I moim zdaniem tak faktycznie będzie, ale trzeba poczekać na pierwsze decyzje gospodarcze nowego rządu, czy przejdziemy suchą stopą 1 stycznia 2024 roku. Jeżeli tak faktycznie będzie, to kolejna decyzja o obniżce stóp procentowych będzie w styczniu 2024. Działacz młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, student prawa na Uniwersytecie Warszawskim Oskar Szafarowicz został ukarany przez uczelnianą komisję dyscyplinarną naganą. Postępowanie zostało wszczęte z inicjatywy jednej ze studentek, którą oburzył wpis dotyczący poseł KO Magdaleny Filix. Szafarowicz po ujawnieniu przez Radio Szczecin i TVP Info, że ofiarą pedofila działającego w przeszłości w strukturach Platformy Obywatelskiej był syn posłanki Magdaleny Filix, zarzucił jej, że milczała w sprawie przemocy seksualnej swojego dziecka.
Najbardziej wstrząsające jest to, że matka ofiar pedofila z PO, znana posłanka, milczy od ponad roku, stawiając karierę partyjną ponad dobrem dzieci, zmuszona przez władze PO do milczenia. Jako studentka UW, jako osoba studiująca na jednym wydziale z tym zepsutym człowiekiem, a przede wszystkim jako osoba, która sama w rodzinie ma kogoś, kto walczy o swoje zdrowie psychiczne, będę interweniowała do władz uczelni o dyscyplinarne usunięcie Oskara z uczelni. Uważam, że całe postępowanie dyscyplinarne było skandaliczne, gdyż to nie jest materia, moja aktywność publiczna, która była podnoszona w zarzutach, nie jest materią, która powinna być rozstrzygana na poziomie postępowania dyscyplinarnego. Rzeczywiście pewnym pretekstem były tweety dotyczące mojej niezgody na hipokryzję w środowisku Platformy Obywatelskiej, która tuszowała w swoich szeregach pedofila i nie widziała tego problemu u siebie i dostrzegała tylko w innych środowiskach. Natomiast tak naprawdę podczas przesłuchania podejmowano różne wątki dotyczące mojego zaangażowania, natomiast już pytania, czy nie wstydzę się, czy nie wolałbym się wycofać ze swojej aktywności publicznej. Wolność słowa jest tłamszona przez lewicowo-liberalną polityczną poprawność i tak działa tylko w jedną stronę, można powiedzieć. Nikt nie ukrywał tak naprawdę, że to jest proces całkowicie polityczny. Nawet jeden z profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Górecki, stwierdził, że taki katofaszysta jak Szafarowicz nie ma prawa studiować na publicznej uczelni. Więc z góry wskazywano, że to poglądy polityczne są główną motywacją w tym procesie. Uniwersytet powinien być ostoją wolności, ostoją dyskusji, a nie brutalnej cenzury politycznej. Uniwersytet Warszawski nawiązuje tym samym do haniebnych tradycji tak zwanego cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, który powstał po powstaniu styczniowym, którego większość kadry stanowili profesorowie rosyjscy. Dzisiaj taka cenzura wystawia jak najgorsze świadectwo tej uczelni. Ja się nie zdziwię, jeśli w najbliższym czasie zaczną powstawać jakieś ruchy buntu studentów wobec takiego zamordyzmu i zastraszania ich na uczelniach. Izraelskie wojsko otoczyło miasto Gaza i prowadzi teraz działania antyterrorystyczne na jego terenie, oświadczył premier Izraela. Benjamin Netanyahu zapowiedział, że nie będzie zawieszenia broni z Hamasem, dopóki bojownicy nie uwolnią wszystkich zakładników. Jednocześnie ponownie zaapelował do Palestyńczyków o ewakuację na południe Strefy Gazy. Jeśli Hezbollah zdecyduje się przyłączyć do wojny, popełni poważny błąd. Nie będzie zawieszenia broni bez uwolnienia naszych zakładników. Sekretarz stanu USA Antony Blinken na konferencji prasowej po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych G7 w Tokio powiedział, że możliwy jest okres przejściowy w zakresie zarządzania w Gazie po zakończeniu konfliktu, ale Izrael nie może okupować Gazy. Państwa G7 oświadczyły, że Izrael ma prawo do samoobrony, podkreślając jednocześnie potrzebę ochrony ludności cywilnej i przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego. Wszyscy zgodziliśmy się, że przerwy humanitarne przyczynią się do osiągnięcia kluczowych celów, takich jak ochrona palestyńskiej ludności cywilnej, zwiększenie trwałego przepływu pomocy humanitarnej, umożliwienie naszym obywatelom i obcokrajowcom opuszczenie kraju oraz ułatwienie uwolnienia zakładników. Stany Zjednoczone uważają, że kluczowymi elementami nie powinno być przymusowe wysiedlenie Palestyńczyków z Gazy, ani teraz, ani po wojnie. Jeśli chodzi o zarządzanie w Strefie Gazy po zakończeniu konfliktu, kilka rzeczy jest jasnych i koniecznych. Po pierwsze, Gazą nie może być w dalszym ciągu zarządzana przez Hamas. To po prostu zachęca do powtórzenia wydarzeń z 7 października i wykorzystania Gazy jako miejsca, z którego można przeprowadzać ataki terrorystyczne. Jest także jasne, że Izrael nie może okupować Gazy. Coraz więcej Palestyńczyków ucieka na południe Strefy Gazy specjalnie wyznaczonym do tego celu przez izraelskie wojsko korytarzem, poinformowało Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej. Tylko wczoraj 15 tysięcy cywilów opuściło strefę działań wojennych i przedostało się na południe. To trzykrotnie więcej niż poprzedniego dnia. Od rozpoczęcia działań odwetowych za atak przeprowadzony przez Hamas 7 października według danych Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy zginęło ponad 10 tysięcy Palestyńczyków, a 25 tysięcy zostało rannych. Władze Izraela podają, że działania bojowników doprowadziły do śmierci co najmniej 1400 osób, 5400 zostało rannych.
Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Ursula von der Leyen przedstawiła sprawozdanie ze stanu przygotowań Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z zadowoleniem przyjął decyzję komisji. Komisja zaleca Radzie rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Komisja zaleca również otwarcie negocjacji akcesyjnych do Unii z Bośnią i Hercegowiną po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa. Zalecamy, aby Rada przyznała Gruzji status kraju kandydującego pod warunkiem podjęcia pewnych kroków reformatorskich. W ubiegły weekend byłam na Ukrainie i przekonałam się, że przeprowadzono ponad 90% niezbędnych kroków, które określiliśmy w zeszłym roku. Główny postęp osiągnięto w zakresie wymiaru sprawiedliwości, a konkretnie wyboru Najwyższej Rady Sądownictwa, a także programu antykorupcyjnego. Podjęto już ważne środki mające na celu ograniczenie wpływu oligarchów na życie publiczne. Jest już nowa ustawa medialna, a także w sprawie mniejszości narodowych. Na tej podstawie zaleciliśmy dziś Radzie rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Dziś historia Ukrainy i całej Europy obrała właściwy kierunek. Komisja Europejska rekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą. Pomimo wszystkich trudności idziemy do przodu. Już w grudniu spodziewamy się decyzji politycznej Rady Europejskiej. Ukraińcy zawsze byli i pozostają częścią naszej wspólnej europejskiej rodziny. Nasz kraj musi być w Unii Europejskiej. Ukraińcy na to zasługują zarówno ze względów na obronę wartości europejskich, jak i dlatego, że nawet w czasie wojny na pełną skalę dotrzymujemy słowa i rozwijamy instytucje państwowe. Wszystkie niezbędne decyzje są w trakcie podejmowania. W wyniku rozległych powodzi, które nawiedziły Kenię i Somalię, zginęło kilkadziesiąt osób, a dziesiątki tysięcy musiało opuścić swoje domy. To najgorsza powódź od dziesięcioleci. Dla osób, które uciekły przed żywiołem, zaczyna brakować żywności i wody pitnej. Rząd Somalii ogłosił stan klęski żywiołowej w związku z ulewami, w których zginęło co najmniej 30 osób. Żywioł zniszczył domy, drogi i mosty. Ratownicy usiłują dotrzeć do kilku tysięcy osób zupełnie odciętych przez wodę od cywilizacji. Powodzie zmusiły do ewakuacji ponad 120 tysięcy osób. Deszcze, które przeszły przez Somalię, wystąpiły po trwającej 4 lata suszy. W sąsiedniej Kenii Krajowy Czerwony Krzyż podał, że od piątku, kiedy rozpoczęły się ulewy, zginęło już co najmniej 15 osób. Dotychczas powodzie zniszczyły ponad 1000 hektarów upraw. Kenijskie służby meteorologiczne ostrzegały już we wrześniu, że tegoroczny sezon deszczowy, trwający od października do grudnia, może przynieść wyjątkowo obfite opady. Ale prezydent William Ruto zapewniał obywateli, że prognozy zostały wycofane i nie należy spodziewać się powodzi. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl. Za chwilę wiadomości ze sportu, później pogoda. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.